Cześć widzowie, witam was! Moglibyśmy zwykłego, moglibyśmy z modów, ale nie, to jest Cuphead DLC. No i teraz tak, ważna chwila dla mnie, bo jeśli nie kliknę na padzie sobie guzika, no to niestety już nie będę mógł pada użyć. Chciałem wam powiedzieć, że tak jak widzieliście pewnie w tytule, niebiańska relikwia dzisiaj będzie tym tematem przewodnim. Będziemy grali sobie niebiańską relikwią, wezmę sobie może tutaj przykładowe save, jeśli dobrze pamiętacie, albo też nie. Niebiańska relikwia powoduje, że zmieniają nam się co chwilkę bronie, powoduje, że możemy sobie dodawać życia, mamy też to bombę dymną i mamy też osełka, więc będzie to takie wyzwanko dzisiaj, żebyśmy robili eski za pomocą niebieskiej relikwii. Zrób dwa dodatkowe serca i tą zieloną broń challenge. Nie, to jest nudne. To tak, my wybieramy niebieską relikwię. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o te pociski, no to nic tu się nie zmienia. To znaczy, my nie mamy na to za bardzo wpływu. Super sztuczka też bodajże się losowała, z tego co pamiętam. I taktyka będzie taka. Fajnie było sobie najpierw coś sparować, bo dostaniemy dodatkowe życie i będzie nam o wiele prosi, niczym byśmy robili kurcze chalice. Ale miejcie na uwadze to, że ja już dawno nie grałem w Cupheada aż tak na poważnie, więc zobaczymy jak to dzisiaj będzie szło. Zaczynamy sobie od warzywek standardowo i z czego bijemy? Zawrotówka nie jest zła. Oj! Teraz ładowanka. Ładowanka jest dosyć średnia. Muszę sparować coś. Pyk! Okej, mam życie dodatkowe. To są pociski dosyć... Ło! Jeśli znowu uda mi się sparować, teraz po raz trzeci, też powinno być żyćko. Dobra, mam 5 żyć. Nie no, to może będzie łatwiejsze niż myślałem, ale z drugiej strony będziemy musieli też kombinować z broniami. To jest, zobaczcie, że mam teraz właśnie śrutówkę. Idealnie na tę fazę. I o wiele szybciej też mi się karty mogą robić, więc na przykład teraz spuszczę sobie nieśmiertelkę. I może po coś lepszego jakieś... O, te pociski. Śrutówkę. I musimy parować, pamiętajcie, że musimy parować jeszcze. Chyba trzy parowania mam, dobra, trzy parowania mam. Muszę też super meter użyć raz na pewno. O, ten sposób może być. Śrutówka, dalej lecimy. No i chyba najtrudniejsze w tym challenge'u będzie to, żeby się zmieścić w czasie, tak mi się wydaje. Ojojoj, oberwałem, ale to oczywiście nic. Nic nam to nie zmienia. Ojojoj, dobra. Powiedzmy, pyk. Kurde, o! Mam bombę dymną, więc spoko. Ale tu jest, kurczę, rozwalenie wszystkiego dosłownie. Jak daszujesz Exa i Arta, no to jest... Czekajcie, o! Bomba dymna, muszę lepsze pociski jakieś ogarnąć sobie. Nie no, z tymi pociskami to jest naprawdę problem. Dobra, jest, udało się. Ale wiecie co, troszkę chaos był. I czy będzie eska, czy ja o czymś zapomniałem? Czas dobry, życia są, odbicie. My nie mieliśmy eski zrobić za pierwszym razem. Jojojoj. To my robimy całego Cupheada plus DLC z niebieską relikwią? No najwyraźniej, jeśli chcecie, to właśnie możemy też zrobić DLC. Już mamy pierwszą eskę na dzień dobry. Zobaczymy teraz Ego Ślimakusa, który już chyba nie będzie aż taki łatwy, szczerze. Ja zauważyłem też, że nawyki z Cupheada bardzo często mi się przydawały do innych gier. Na przykład w Hollow Knight'cie niektóre nawyki były bardzo dobre, żeby używać egzów i się przytrzymać w powietrzu. Tu musimy... Nie! Cholera, zapomniałem ludzie, zapomniałem, że nie jestem Chalice. Ja chciałem sparować daszując w to. Dobra, może jakieś... O, te pociski też chyba powinny nam zmieścić się w czasie, pomóc zmieścić się w czasie. Także chill. I pamiętajcie, egzy i też inne rzeczy muszą być potrzebne. Używajmy też pocisków jak tylko możemy najlepiej. O, tutaj na przykład fajnie damage wchodzi. Ojojoj, dobra. Kiedy on się będzie przemieniał? Miło by było jakby za chwilę. Ostrożnie ludzie, ostrożnie. I teraz tak, chwila prawdy. Pyk, pyk. Mamy to, mamy 5 żyć nawet. Świetnie. Jeju, ale się wysłało pociski. Dobra. Tu. Jak z muzyką z gry, jest git? Może tu jeszcze pobiję sobie troszkę. Dobra. Nie! Co on mi? Od razu się zatrzymał i mi walnął, nie? Nie macie za głośno tego Cupheada? Cuphead? Pyk? Dobra, inne pociski by się przydały jakieś. Naprowa... O, może być. Może być, chociaż już mi się przełączyło niestety. Jak daszujemy, to nam też automatycznie przełącza, więc nawet jak trzymam przycisk na klawiaturze, to jest różnie. Coś... O, to będzie git, będzie git. Musimy się w czasie zmieścić też, pamiętajcie, nie? Tutaj to jeszcze w miarę. Ile jeszcze tego, no? Ile to potrwa? Zobaczymy czas, zobaczymy czas. Albo ja mam lewe sławki. Nie, muza okej. Tak nawala dobrze.
Musi, wiecie, na głośniki. Nie no, czas był git, odbicie. Jest, wszystko jest. Wszystko jest. No, no to się cieszę. Może nie będzie ten challenge aż taki zły ze względu na te życia, ale wiecie co, ja i tak się troszkę się cykam. Ej, trochę robimy taki speedrun ekspercki, jakby nie patrzeć. Kiedy będzie Hello Nightboard? Nie wiem, ja się troszkę na tę grę obraziłem się. O, od razu bombę mi daje tutaj. No, samolotowe rzeczy są takie średnio przemyślane moim zdaniem. A eska na Hildzie była trudna. Dobra, zobaczymy, mam 4 życia. Oj, dobra, niestety nie ma parowanka, jeszcze jednego potrzebujemy na pewno. Nie! Oberwałem! Oberwałem! No a jak teraz odzyskałem życie, to nie będzie się liczyć, widzowie. Możemy spróbować, ale to nie będzie miało sensu, kurde. No zobaczymy, co nam powie przy ekranie końcowym. Jestem szczerze trochę szczery. Szczery? Ciekawy. Pociski się zmieniają, kiedy klikasz przycisk strzału, daszujesz lub strzelasz exa lub arta. Tak jest. Czas byłby i tak za długi. Ej, życie zaliczyło! Ej, może zaliczy eskę? Patrzcie, oddało nam to życie. Jeju, a plus! Ale jednak życie oddaje. Nie wiedziałem o tym, że to zmienili. Albo że to chociaż działa w przypadku tej broni. No to co, to bijemy jak najszybciej teraz. Widzę, że z czasem będzie troszkę walenia się. A o parwanka chyba nie ma co tak się przejmować, aż tak bardzo jak się przejmowałem. No ja się troszkę boję o ten damage, bo nam tu zmienia brońki. O jejku, nie w tę stronę. O, już się udało. Tu. Dobra, uniknąłem. Musimy ją bić, skupiajmy się bardzo na zadawaniu obrażeń. Bo jak nie, no to lipa będzie. Oj, lipa będzie. Pyk, pyk. Tu jakiś może... O nie, tylko nie ten, o. Dobra, życie mam dodatkowe tak czy siak. No nie, tutaj ciężko jest czasami przetrwać. Ucik, ucik, ucik. Dobra, poszło. Fajnie było sobie jeszcze żyćko nadrobić. Dobra, nadrobiłem, nadrobiłem. Damage'ik teraz, full damage musimy iść. Full damage. No przemieniaj się babo. I teraz ulta puszczamy na dzień dobry. I zobaczymy, zobaczymy, pyk. Lecimy. Aż mi się Master Quest przypomniał, co nie? Jest taki vibe trochę. Dobra, pyk. Pyk. Okej, tutaj nie wiem, czy się wyrobimy. Robimy, robimy. Oj, oj. Robienie to o czasie. No troszkę jest rakiem. No ile jeszcze? Ja się stresuję. Jest! Zobaczymy jaki czas. Naprawdę bardzo się starałem, mam 3 życia. Mam 3 życia, powinno być dobrze. 1,55 i kto jest mistrzu? Kto jest mistrzu? Faktycznie mam siekierę, mogę używać, macie rację, tylko to jest też ryzyko zawsze, nie? A nie pamiętam wszystkich animacji. Hilda tak szybko? Kurde, to się nie zdarzało. Szczerze, boję się troszkę żab. Tam też był problem z czasem, problem ze wszystkim. Coin Master, czemu Coin Master? Tu będzie Coin Master dopiero. No to co, to lecimy teraz żaby. Pytanie, czy uda się szybko zrobić, bo zawsze się na eskę męczyłem tutaj. Pyk, o nie. Nie! Może jakoś tak powlatuje damage. I uwaga, to jest trudne. Nie! Chyba nie uda się już nadrobić, co? Nie będzie okazji do parowania za bardzo. Oj, oj. Papa nada. Chyba nie wyjdzie, ludziki, wiecie? Zobaczmy chociaż jak z czasem. O, dodało mi życie, dodało mi życie. Super. Jest! I zobaczymy teraz! Zobaczymy teraz! Dodałem sobie życie! Jest szansa, ludzie! Jest szansa, ludzie! I co teraz? 2,12! No nie, no nie przepuści to! Nie przepuści tego! A plus! Wstrzymajmy się! Żaby są do przekminienia! Jakby się nie trafiły tygrysy ani razu, to jest to do zrobienia, ale jak na razie to wymaga chyba skipnięcia, żebyśmy coś dalej zrobili, co? Dajesz ptaka, po kolei lecimy! Tak zwanego, jak widzicie zresztą, kwiatka! Nie taka niebiańska ta relikwia, jak widać. Tu trzeba na pewno wykminić sobie dobrą ilość parowania. To powinno być nie takie trudne, tylko długie. Tak mi się wydaje. Oj.
pyk. No jakie to jest... Jeju. Nie oberwałem na szczęście. Ale tu na górze się dzieje patologia, przed którą przestrzegam. Oj, oj. To zobaczmy. Nie! Oberwałem. Cholercia, już nie będzie zbyt wielu okazji do parowania. Dobra, jest ta faza. Ja sobie może ulta puszczę. I teraz musimy żyćko jeszcze. O! Jeszcze chyba coś musimy dostać, żeby się udało. Kurde, żyćko chcę. Pyk! Udało się żyćko zrobić. Może się uda. Chwila prawdy, ludzie. Zobaczymy czas. Być może się udało właśnie. 1.33. Świetnie poszło, super pasek jest. Okej, okay, mamy eskę na kwiatku. No te eski to tutaj z tą relikwią są nawet, o, nawet łatwe dzięki tym życiom chyba. No to co, z pierwszej wyspy nie udało nam się zrobić żabek. Kogo chcecie z tej trójki na początku? Clown, Jean czy Baronowa? Wyraźcie swoje zdanie, swoją tak zwaną opinię. Clowna chcecie. O, widzę, że zaczyna się pajacera, co? Dobra, clown się pojawia najczęściej. Clown, Bepi the clown. Nie, jeszcze oberwałem! Cholera, dobra, to już nie ma sensu. Resetujemy. Ajaj, klaun, ale śmieszny, no, ten klaunik to... Dobra, weźmiemy sobie najlepsze pociski, jak będziemy z bliska bili, to damage powinien być. Tylko musimy też sparować rzeczy, tu jest kaczka do parowania, więc mam nadzieję, że uda nam się ją zrobić. Dobra, jest. To jest jeden, to jest top 5 soundtracku w ogóle Cupheada, co teraz leci. Change my mind. Nie zmienicie mojego mind, niestety. Stety albo niestety. Pyk. Może sobie ulta puszczę, żeby było zapewnione bezpieczeństwo. Ojeju, co ja zrobiłem tam? Zaplątałem się jakoś dziwnie. Mogę też mu tak bić. Wielka głowa. Oj. Dobra, wyszła mi ta bomba dymna. Nie! Powinienem mieć trzy parowania tak czy siak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, padło. Po kolei. Spokojnie, ptak jeszcze będzie. Jeszcze będę miał traconą psychę. Także nie bójcie żaby. Nie mam śrutuwy niestety, ale powinno być git. Ojoj. Może ulcika sobie puszczę. O, super. Dobra. Udało się tak zrobić. Skill jest nawet. Nawet forma jest, mimo że myślałem, że po przerwie będzie gorzej. Zobaczmy, czy były wszystkie parowania, bo to jest bardzo kluczowe teraz. Bapanada, odbicia. Patrzcie no, za drugim razem clown. A tak się baliście go. Baronowa widzę, że się częściej pojawia. No Baronowa chyba będzie cięższym kawałkiem chleba, jak to się mówi. Chociaż Jean poziom latany też nie jest jakiś wybitny. Musimy trzy parowania zrobić, pamiętajcie. A ona na ekspercie od razu robi jeszcze te swoje... O nie. Może ulcik? Dla tak zwanego bezpieczeństwa. Pyk. Okej, padło. Tutaj musimy jeszcze jedno parowanko, parowanko zrobić. Pyk. Mamy to. Można mieć problemy z policją przez takie zachowanie. Jak ta... Nie! Ale zlamiłem. Dobra, padło. Okej. Czekajcie, może się uda tutaj coś zrobić. Kurde, nie da rady. Teraz najtrudniejsza faza dla mnie. Jak raz oberwę, to koniec.
Może jeszcze uda się wyparować? A, tego nie można było. Dobra, gówno, nie wyszło. Dobra, lecimy, goferka. Nie, nie udało się, dobra. Jeszcze raz tę ostatnią fazę. I musimy mieć zawrotówkę, zawrotówka jest super. Oj, 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 oj. Nie! Pyk! Okej. Nie! Oberwałem, oberwałem. Ale mam życie, dostałem życie, dostałem życie. Ile emocji. Nie! Jest! Udało się? Zobaczymy. Czy było wszystko? Bo może egza nie było. Ej, może egza faktycznie nie puściłem. Oj. Odbicie. Dobra, jest. Mamy na eskę, ludzie. Poszło... Chaos był w ostatniej fazie, ale jakoś się opłaciło. Za drugim razem czy za trzecim? Oj. No to widzicie. Jest git. Gituwa. No to lecimy teraz Gina. Poszło bardzo dobrze. Tylko te żaby jedynie zostały gdzieś tam w tyle, nie? Bo żaby musimy też się cofnąć. Kurde, co z tym? Zobaczymy jak Gin. Pyk. Na początek żyćko. Nie jest złe. Oj! Tu. Nie, obrywałem niestety. Kurczę, co jest? Dobra, nie, 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 jeszcze raz, jeszcze raz. Sekretna faza, ale wypiszecie. Nie, raczej sekretnej fazy się nie robi, jak co się eskę. Widzę, że zmienianie się w mały samolot na szczęście nie resetuje pocisku, nie zmienia. Jest to jakiś plus. Co UW? Co piszecie, jakiś UW? Puszczę sobie jednego ulta. Nie pytajcie po co. Ale i tak wam powiem, żebyśmy mieli egzy same. Bo dostajemy kawę i ona troszkę nam ładuje, a ja wolałbym mieć zamiast dużego ulta na tę fazę za chwilkę te małe. I patrzymy. Wychrupało go. Teraz bomby obowiązkowo. Ło! Pyk, pyk. Troszkę mi pad zjechał. I tak... No nie, znowu! Czemu? Pad mi troszkę zjeżdża. A mam w ogóle trzy parowania? Może parowania tu były problemem? Bo faktycznie jakby... Ja nie pamiętam, żebym parował trzy razy. Chociaż, no nie, no mam cztery życia, więc... Jak tutaj nie oberwałem, a nie pamiętam... O! Dobra, nie, tutaj jeszcze da się sparować. Okej, mam. Pyk. To zobaczymy. Oj, oj, nie udało się sparować. Pyk. Nie. Mamy 5 żyć. Jest mega dobrze, mega dobrze. Na dzień dobry walimy mu na łeb. Może takie bardziej do widzenia. Wiecie, aż to się skowa. Z czasem musi być git. Dobra. Powinno być dobrze. Oby czas był dobry. Raczej tak, raczej tak. Tu jest zawsze po większości wypadków powyżej 2 minut, ale to przechodzi. Jest git. Jest bardzo git. No zobaczcie. No i super, nie? Bijemy Gina po stopach. Jestem dosyć zadowolony z mojego skilla. Dzisiaj się jakoś tak trzyma. No, energia. I wszystko. Chcecie ptaka. Jezus, nie ptak. Aj. Niby ptaka bierzemy, a dostaniemy raka. No, to jest znowu poziom latany. Oj, oj. Mam cię. O czas się też trzeba przejmować w miarę. Zobaczymy. Okej. Nie oberwałem, ale czas, czas, czas. Gaz, gaz. Ulta sobie zostawiam. Jakby ktoś pytał. Na trzecią fazę od razu. To się tak lepiej przechodzi. O, życie dostałem dodatkowe. Czy ja mam 6 żyć? Nie, 5. Pyk.
I teraz tak, bijemy go, bijemy go. Wchodzimy do środka. I teraz ulta. Bardzo dobrze. To teraz zobaczmy. Dobra, padło, padło. Lecimy, ostatnią fazę. Nie to! Ojoj. Kurde, oberwałem niestety. Zobaczymy, jak teraz się uda. Coś czuję, że czas. Dobra, zobaczmy. Chwila prawdy, ludzie, chwila prawdy. Czy czas był dobry tutaj? Bo to jest jedyna wątpliwość. Dobry był. No to świetnie, no to mamy. A widzicie, już po tych latach w Cupheadzie, może nie latach, ale tych wszystkich wyzwaniach, to idzie jednak spłatka, co? Mauzolea robisz, no to już są zrobione. No to co, to lecimy smoka. Smok był dosyć łatwy, ale ja nie chciałbym się przeliczyć, bo nie wiem, jak tutaj będzie na przykład z pociskami. Jak będę się tak zmieniał i będę sobie na przykład psuł niektóre rzeczy. Pyk. Musimy ten parowanka zdobyć na pewno. Jeszcze chwilka i teraz tak. Nie to! Nie to! Co mi dało? Dobra, pyk! Udało się! Mam życia, mam życia. Oj! Kurde, nie mam żyć. Musimy jeszcze raz robić, ludzie. Nie ma już chyba więcej do parowania. Tak jest, ale mogę własny pocisk sparować. Więc tak właśnie zrobiłem, ale oberwałem głupkowato. Więc postarajmy się nie obrywać w pierwszej fazie i zrobić wszystkie parowania też w pierwszej fazie. Będzie trzy razy prościej, jeśli nie bardziej. Dobra, mamy. Widzicie, plan był dobry. Plan był dobry, ale ewidentnie tam coś tego skilla zabrakło, bo boję się zmieniania bardzo pocisku w momencie, kiedy jesteśmy w ostatniej fazie. Pyk. Mamy, mamy to. To teraz pociski dobre. To mogę puścić. Ojoj. Pyk. Może się przyda na coś. Następna faza, następna stacja. Tylko musimy mieć też, pamiętajcie, super meter zrobiony. Zróbmy tak. Ulcik. I bijemy tak. Byśmy mieli więcej czasu. Nie! Więcej czasu w tamtej fazie. Teraz mam dobre pociski bardzo. Dobra. Nie, no czemu? Czemu się nagle odwrócił? Oj, oj, oj. Nie chcę sobie psuć tych pocisków, zmieniać ich. Dobra, ulcik. I lejemy go. Dobra, teraz nic nie robię. Teraz robię. Kurde. Może to... O! Przejdzie! Może przejdzie! Zobaczymy, jak te ulciki. No to tutaj chwila prawdy. 2.07 przejdzie to? 2.08. Może przejdzie, może przejdzie. Eska, jest! Udało się, ludzie. Udało się. Oj, no to co? Mamy z tej wyspy wszystkich bossów ubitych. Jak widzicie, poszło nawet spoko. Może żaby robimy? Chcecie te żaby, żeby wrócić? Bo te żaby nam zostały nieszczęsne. Prawo demokracji, większość chce te żaby. No bo nie wiem, mnie tak kurczę boli troszkę, że te żaby zostały tam i śmierdzą i wiecie. Ulta. No ult mam, nie no, ult użyłem 6. Zobaczmy, zobaczmy teraz. Nie zaliczyło, mieliście rację, a czas był super. Patrzcie, jeśli bym jedno parowanie na początku pierwszej fazie zrobił, to było. I daje życie, ale nie zalicza. No, w sumie to może by było zbyt łatwo. To się okaże teraz. Ojoj. To mam jedno parowanie na pewno.
pyk. Pyk, oj nie, nie wyszło. Nie było pyk. Ostatnie, ostatnie. Nie, nie wyszło. Dobra, jeszcze klepię. Dobra, mam. Już przestaniesz klepać, nie? Dobra. Ale wy mnie zmuszacie do jakichś rzeczy na czacie. To ja może sobie ulta puszczę, bo czuję się niekomfortowo. Żebym mówił u. Takie robicie mi nazaryć, no. Dobra, uwaga. I teraz nie stracić życia. Znaczy teoretycznie możemy jeszcze jakoś się wyratować, jeśli byśmy sobie dorobili. Ale jest to mało prawdopodobne, więc bez, kurcze, wiecie. Bez lipy robimy. Może te pociski byłyby najlepsze. Oje! Pyk, pyk, ojej. Żyć, ten. Ulta jeszcze mam, jakby trzeba było. A możliwe, że trzeba będzie. Zobaczmy, jak się tutaj sprawa ma. Ja bym teraz ulta wywalił, szczerze. Bo jeszcze tygrysy się jakieś trafią, czy coś. Dobra. Ej, nie było ultów chyba. Kurde. Zobaczcie. Ale czas chyba był też nie teges, nie? Zobaczmy czas. Czas był teges. Ultów nie było. Nie, były, mamy eskę. Jest eska. No to wróciliśmy się i zrobiliśmy. Nawet 10 minut nie zajmowało. Okej, wszystko było jak powinno być. No to mamy eskę. Ale mamy w ogóle też fajną melodię. Dobra, no to pszczółka.